Przed mistrzostwami świata w Katarze dosyć ostrożnie wypowiadałeś się na temat naszych szans. Mówiłeś, że będzie ciężko wyjść z grupy, a tak po cichu, prywatnie marzyłeś wtedy o tym, że będziecie walczyć o medal? Jasne, że tak. Przed samymi mistrzostwami myślę, że e, takie było założenie, aby nie pompować tak zwanego balonika. E, I dobrze nam to wyszło, bo pojechaliśmy na mistrzostwa bez większej presji, tak naprawdę. Ale oczywiście e, my, jako ambitni sportowcy, zawsze mierzymy w najwyższe cele e, i zawsze, zawsze chcemy się starać walczyć. Walczymy o, o te najwyższe cele. E, wiemy, że wiele osób nie wierzyło w to, że, że możemy wrócić z Kataru z medalem, natomiast e, gdzieś tam z tyłu głowy ta wiara u nas w siebie była i, i z meczu na mecz ta, ta wiara rosła. Te mecze były niesamowicie dramatyczne. Na mistrzostwach rozegraliście kilka prawdziwych horrorów. Który z tych meczów dla ciebie był najtrudniejszy, e, No zdecydowanie ten ostatni mecz przeciwko reprezentacji Hiszpanii. E, mecz, który tak naprawdę rozstrzygnięty został po, po 70 minutach ciężkiej, ciężkiej, naprawdę ciężkiej walki. I myślę, że ten mecz właśnie był, był dla mnie i, i dla nas, dla całej prezentacji najtrudniejszy. Ty w tym meczu z Hiszpanią zostałeś jednym z bohaterów obok Michała Szyby. On zdobył 8 bramek, ty 6. Ty zdobyłeś tego gola, który dał nam ostatecznie zwycięstwo i, e, i w konsekwencji brązowy medal. Kiedy do ciebie dotarło to, co wydarzyło się w tym spotkaniu? <laughs> no, rzeczywiście, emocje, emocje, które nam towarzyszyły. E, w tym momencie, zarówno jak i mi, ta, e, taki Michałowi szybie, e, rozmawialiśmy ze sobą po, po całym meczu i, i padały różne pytania. Jak rzuciłeś? Czy zastanawiałeś się, jakie były emocje? On tak naprawdę nie wiedział, e, co się w tym momencie działo, i za, tak naprawdę za dużo, za dużo nie myślał, tylko, tylko jak on to mówi: wziął piłkę i rzucił. E, I wpadło, doprowadził do dogrywki. Do, do i później 10 minut e, dogrywki, rzeczywiście kilka bramek udało mi się zdobyć, e, ale to też zasługa kolegów, którzy, którzy dogrywali mi te piłki tak naprawdę na koło. Ale zanim doszło do tego meczu o trzecie miejsce, musieliście wcześniej kilka spotkań wygrać. Wróćmy do ćwierćfinału z Chorwacją. Tam była taka sytuacja, w której Twój rywal Igor Wori, w momencie kiedy leżałeś na parkiecie, podbiegł do Ciebie i w dziwny sposób próbował Cię sprowokować, trąc swoją ręką o Twoje włosy. Powiedz, jak skomentujesz jego konkretnie, konkretnie jego zachowanie i podobne sytuacje, mhm. które dzieją się w trakcie meczu w piłki ręcznej. Ciężko powiedzieć, może chciał zrobić mi tak przysłowiowego czochrańca, ale myślę, że to nie o to chodziło. Eee, no, nie, zupełnie niezrozumiałe zachowanie. Nie wiem, czy, czy miało to na zadaniu sprowokować mnie. Ja cieszę się, że nie dałem się akurat wtedy sprowokować. Eee, tak naprawdę nie widziałem, kto to wykonał. Dobrze widział to Bartosz Jurecki, który, który od razu eee, rzucił się do pomocy, tak naprawdę. Muszę szczerze przyznać, że, że do dnia tego meczu z Chorwacją Igor Woli był jednym z moich idolów. A jednym z, moim idoli, z moich idoli, a no niestety teraz już nie jest. I autografów wziąć nie zdążyłeś. Autografów wziąć nie zdążyłem. Później doszło do meczu z Katarem w półfinale. Zaczęło się dobrze. Zaczęło się od Twoich dwóch bramek. Przez chwilę prowadziliśmy, później było już tylko gorzej. Co się działo, wszyscy widzieliśmy. Powiedz, Ty byłeś bardzo wściekły po tym spotkaniu. No na pewno nie tylko ja, bo te emocje myślę, że było widać w nas e, przez ten cały mecz, e, bo wiedzieliśmy tak naprawdę o co jest ten mecz, e, bo był to mecz o, o marzenia nasze, o nasze sny, tak naprawdę, co niektórych, e, i był to mecz o finał. E, niestety wynik tego spotkania był jaki był, wszyscy dobrze wiedzą, jak wyglądał mecz. E, rzeczywiście było po tym meczu trochę kontrowersji, natomiast e, te emocje już opadły, e, tak naprawdę uświadomiliśmy sobie, że jeszcze w najgorszej pozycji nie jesteśmy i jednak mamy jeszcze szansę walczyć o to nasze marzenia. A kiedy te emocje opadły? Dopiero następnego dnia pewnie, tak? W nocy ciężko było zasnąć po takim spotkaniu? No, zdecydowanie tak. E, kłopoty z zaśnięciem e, były. E, sąsiedzi tak naprawdę spokojów nie ułatwiali zadania, bo gdzieś tam e, jakaś muzyka e, dobiegała, ale to myślę, że to nie było głównym. Powodem, y, bo te emocje się w nas gotowały, tak naprawdę, i kłębiły. Y, ale, ale. A twoim zdaniem, Katarczycy byli tego dnia do ogrania? Przy tych no sędziach? Zdecydowanie. Aha, przy tych sędziach, tego jeszcze nie, nie zdążyłeś dodać. Ciężko powiedzieć. Była pewnego rodzaju kontrola. My czuliśmy się pewnie w tym meczu. Graliśmy dobrze, ale nie wyśmienicie, bo popełnialiśmy również. Błędy, które tak naprawdę nie powinny nam się już w takiej fazie rozgrywek przytrafić. Okej, okay, czyli zgadzasz się z tym, że to nie była tylko i wyłącznie wina sędziów. Wy jako drużyna Jasne. też nie zagraliście wtedy na miarę swoich możliwości. Zdecydowanie tak. Taka jest właśnie prawda. Ty żałujesz jeszcze trochę, że nie udało się awansować do finału i powalczyć o ten złoty medal? Powiem tak. Na pewno ta rozmowa wyglądała być troszeczkę inaczej, jak zajęlibyśmy czwarte miejsce zaraz za pudłem. Eee... Na pewno jest tak, że... Ten, to trzecie miejsce, ten brązowy medal, troszeczkę przyćmił te emocje, które, które towarzyszyły nam e, po tym meczu, e, który mógł dać nam awans do finału, i niech tak to zostanie. najlepszym obrotowym turnieju wybrano Bartosza Jureckiego. Czy była taka sytuacja, w której poszedł do ciebie i powiedział: Kamil, ty bardziej zasłużyłeś na, na takie wyróżnienie? E, nie było takiej sytuacji, chociaż e, spotkałem się z opinią kilku osób. Które właśnie w ten sposób e, powiedziały, że, że wcale w tym turnieju nie grałem dużo gorzej od Bartosza. Natomiast ja, jako jego dobry kolega i kolega z drużyny, serdecznie mu tego gratuluję, bo jest to duże osiągnięcie. Mieliście już czas wraz z kolegami z zespołu, żeby poświętować trochę ten sukces? No, niestety nie. Myśleliśmy szczerze, że tego czasu będzie troszeczkę więcej, tak naprawdę. Ale wróciliśmy do klubu i tak naprawdę liga już goni, polska liga już się zaczęła, już większość z nas e, ma za sobą dwa mecze na, na polskim e, ligowym parkiecie. E, już w ten weekend Liga Mistrzów, także myślę, że na świętowanie dopiero przyjdzie czas po, po sezonie.